Szanowni Państwo, Jawor pamięta. Jawor łączy się dzisiaj z wszystkimi w całej Polsce, którzy chcą przywołać pamięć wszystkich żołnierzy, wszystkich tych, którzy walczyli także w mundurze cywilnym, bez broni, posiadając to, co najcenniejsze, żeby o nich pamięć nigdy nie zaginęła. Wielu z nich nie ma mogił, wielu z nich możemy ogólnie wspominać jako pamięć i tożsamość zbiorowa narodu polskiego. Wielokrotnie każdego roku wśród dużych uroczystości gromadzimy się w Jaworskim Rynku, czy tutaj, w tym szczególnym miejscu na Jaworskim Zamku, aby pamiętać o naszych bohaterach narodowych, aby pamiętać o tym, co się wydarzyło. Wielokrotnie mówimy o tym, aby zawsze panował pokój, aby nie było wojny. Jak te słowa dzisiaj wyjątkowo mocno i brzmią bardzo charakternie. Polacy, naród polski nigdy nie zawiódł. Polski żołnierz, ludność cywilna zawsze walczyła za swój niepodległy kraj. Walczyła także o niepodległość całego kontynentu. Służyliśmy na wielu frontach. Polski żołnierz, polski oręż nigdy nie był ustraszony. Choć wielokrotnie, jak historia pokazała, był w zupełnie beznadziejnej sytuacji. Powstanie 44 roku wyraźnie pokazuje. Nie było broni, nie było podstawowych środków, nie było niczego. Pomoc, jeśli była, to była bardzo symboliczna. Część wojska także stało za Wisłą i spoglądało, jak płonie Warszawa. Ale to zawsze pokazywało, że nigdy nie jest sytuacja tak beznadziejna, żeby nie oddać wszystkiego za swój kraj, za swoją flagę. Zawsze powinniśmy być dumni i czerpać z tego, co niesie nam flaga biało-czerwona. Szczególnie w chwili pokoju uczyć mądrego, rozsądnego patriotyzmu. Pamiętając o historii, o tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale dzisiaj musimy budować to, co przed nami. Jest czas wyjątkowy. To, co dzisiaj dzieje się u naszych sąsiadów, dla nas, dla Polaków, tak doświadczonych przez losy II wojny światowej, dla narodu tak wyniszczanego, tak tępionego pod zaborami, tak narażonego na wywózki, tylko po to, żeby zatrzeć to, co polskie, żeby zatrzeć tożsamość, żeby ten naród w ogóle nie istniał, jest czasem szczególnym. Zdaliśmy egzamin wtedy, zdaliśmy człowieczeństwo podczas II wojny światowej, ale dzisiaj też w wyjątkowy sposób jesteśmy solidarni z naszymi przyjaciółmi, braćmi na wschodzie. Jawor ma swoje miasta partnerskie. Od ponad 20 lat przyjeżdżają tutaj nasi przyjaciele z Ukrainy. Udzielają się kulturalnie, udzielają się tanecznie, w różny sposób. Dzisiaj też szczególnie chcemy się łączyć z nimi i powiedzieć im, że jesteśmy z wami. Bo przyjaciół prawdziwych poznaje się w biedzie. Bo przyjaciół się poznaje wtedy, kiedy niosą swoją pomoc. A jaworzanie i przyjaciele stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o te ostatnie wydarzenia. Jak to się dzieje, że w dzisiejszych czasach, kiedy nikomu nie brakuje chleba, kiedy narody mają właściwie wszystko, dochodzi do konfliktu, kiedy dochodzi do napaści, kiedy my znowu musimy wracać do tych najczarniejszych chwil z 1939 roku w Europie, bogatej, która nie posiada problemów co do życia codziennego, bogatej kulturowo i szeroko Rosji, Ukrainy. Dlaczego Ukraina nie ma swojego państwa, swojej możliwości do samostanowienia? Naród otwarty, radosny, wielu z nich przebywa w naszym kraju, bardzo pomocnych. Jest to nie do pomyślenia. Powinien ten krzyk być z każdym naszym dniem. Powinniśmy się temu sprzeciwiać. Jak mocno wryły się syreny nad Kijowem, kiedy każdego roku 1 sierpnia obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. Nie może być na to naszej zgody. Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci relacjami, tym wszystkim, co jest pokazywane. Każdy z nas ma ogromny bunt.
Ale pamiętajcie, że dzisiaj Ukraina potrzebuje wsparcia, potrzebuje solidarności, żebyśmy się wzięli w garść, żebyśmy pomagali im, jak tylko jest to możliwe. Każdej rodzinie, każdej matce, każdemu dziecku, którzy teraz stoją na tej granicy i przychodzą do naszych miast. To jest prawdziwy egzamin, jak my pomożemy tym ludziom w tej chwili teraz kryzysu. Egzamin z człowieczeństwa. Sprzeciwstawienie się tej napaści, temu złu, które nigdy nie powinno być miejsca. Dla mnie, dla młodego obywatela Polski, Europy jest to nie do pomyślenia to, co ma tam miejsce. I dobrze, że cały świat to potępia. I chciejmy pamiętać dzisiaj o tych naszych bohaterach II wojny światowej. O Westerplatte, o Powstaniu Warszawskim, o Katyniu, o wywózkach, o tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj Państwo stoicie. O więźniach obozów koncentracyjnych, którzy przeżyli, są tutaj dzisiaj z nami. To wy doskonale wiecie, jaka historia była za nami. I wiem, jak bardzo to przeżywacie. Nigdy więcej wojny z miasta chleba i pokoju.